Dzień dobry Państwu. Chciałem, drodzy Państwo, powitać Was serdecznie na takim trochę nietypowym koncercie, bo dzisiaj ustawione jest 430 krzeseł i 430 osób potwierdziło przyjście, bo chcieliśmy zrobić taki mini koncert. Wydaje mi się, że będzie atrakcyjnie. W hołdzie dla bohaterów Ukraińców, którzy walczą w nieprawdopodobnie ciężki sposób w tej chwili, w ciężkich czasach. Proszę Państwa, to trudno sobie wyobrazić w tej chwili te warunki, w których przebywa parę milionów, a może nawet kilkanaście milionów ludzi. Brak prądu, brak ciepła, to jest coś niewyobrażalnego. Jak możemy, tak chcemy pomóc, tak myślą jesteśmy z nimi zawsze. I myślę, że tą myślą też im troszeczkę pomagamy. Oni walczą w naszym wspólnym interesie. W tej chwili świat się obudził i zaczynają myśleć, co będzie, kiedy będzie za późno. Już dwa razy w zeszłym stuleciu Stany Zjednoczone i wielkie mocarstwa obudziły się trochę za późno. Nie dostrzegały, że to też jest ich problem. To nie jest konflikt lokalny. To może być tak jak w poprzednich dwóch przypadkach w 1914, 18 i 39, 45 wojna światowa, która pochłonie ogromne masy ludzi, ich szczęścia, ich zdrowie. Także teraz tym małym hołdem, że przyjdziemy tutaj, spotkamy się z kilkoma Ukraińcami, czy w tym przypadku pięć Ukrainek, które zaśpiewają dla nas pieśni ukraińskie, a także kilka polskich, bo chcą zbliżyć się do nas, do Polaków, w jakimś takim podziękowaniu za to, że robimy, co możemy, żeby im pomóc. Ja wrócę do tego tematu, ale chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli ten zespół, bo te pięć kobiet, pięć dziewcząt, które tutaj będą śpiewały, to są solistki z dużego zespołu ukraińskiego, który nosi imię Gregorja Wieriowki. I już dwa razy występował u nas z pięknymi, wspaniałymi koncertami. Pierwszy raz to było 6 lat temu, a ostatni raz w maju zeszłego roku. Wtedy, w tych pierwszych dniach wojny, przez kilka miesięcy schronienie znalazło tutaj w naszym hotelu około 300 Ukraińców. A przez 2,5 tygodnia, prawie 3 tygodnie mieszkali artyści z tego rewelacyjnego zespołu, który jest jakby takim odpowiednikiem naszego Mazowsza. Zespół składał się wtedy w maju, kiedy tu mieszkał przez długi czas, składał się z 75 osób, ale jest ich więcej na Ukrainie i stanowią taki największy, najbardziej wszechstronny zespół pieśni i tańca, pieśni ludowych i tańców ludowych, które są bardzo, bardzo bogate. To jest naprawdę rewelacyjny zespół, który no niestety w warunkach wojennych nie może pokazać pełni swoich możliwości. Wtedy też, kiedy wszyscy uciekali z Ukrainy, schronił się w Polsce przez dość długi czas. Przez ten cały czas mieliśmy tutaj na szczęście wolne sale, bo jeszcze trwała pandemia i od rana do wieczora trenowali, a później dali nam przepiękny koncert. I fragmenty tego koncertu, to znaczy dwa utwory. Jeden Kozaków, którzy nam są znani z historii, którzy grali dosyć ważną rolę w historii Polski swego czasu, a drugi utwór taka elegia, etiuda, można powiedzieć też w pewnym sensie, ale w każdym razie przedstawiający właśnie aktualną sytuację, kiedy chłopak zakochany w swojej dziewczynie musi ją opuścić i iść na wojnę. To wszystko wyrażone śpiewem i tańcem i myślę, że ten utwór wprowadzi nas w nastrój dzisiejszego wieczoru. Poproszę o projekcję. Ой, чи на дівчина, ти моя кохана, ти знаєш, що я вже прийду.
Yeah.
Brawo! Chwała Ukrainie! Ukrainie chwała! Wierzymy, zbyt, mamy w sumieniu, pachcinio, pachcinio. I sztucznie wierzymy, zbyt, mamy w sumieniu, pachcinio, pachcinio.
Thank you.